Dziękujemy bardzo panu Andrzejowi Wojtkowskiemu. Ja mogę tylko powiedzieć z osobistego doświadczenia i znajomości z panem Andrzejem, że różne rozmowy, które miałem z nim, naprawdę wpłynęły na moje myślenie, na moje spostrzeganie życia w taki bardzo praktyczny sposób. To nie jest jakieś teoretyzowanie, to nie są encyklopedie, to jest praktyka wieloletnia i zachęcam państwa, abyście skorzystali z tego, że pan Andrzej tu jest, podeszli, zapytali, może coś dolega, może on coś tam na tym swoim magicznym stoliku trzyma coś dla państwa właśnie i to może odmienić bieg państwa życia. Naprawdę w taki praktyczny, zdrowy sposób. Dzisiaj również mamy możliwość wysłuchania kolejnego wykładu biblijnego pastora Grzegorza Korczyca. Przywitajmy pana Grzegorza brawami. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jesteśmy na półmetku, czwarty wykład z tej serii. Jak państwo zwróciliście być może uwagę, jest pewna logika w tym programie, dlatego że mówiąc o aspektach zdrowia, mówimy o tym tak zwanym fizycznym zdrowiu, mówimy o tej sferze psychicznej, mówimy o tej sferze duchowej, stricte duchowej, mówimy o przyjaźni z Panem Bogiem, ja mówiłem o genezie zła, mówiłem o cierpieniu, wspominałem o tym, gdzie znaleźć informacje, jak można poznać Boga, jak można się z Nim zaprzyjaźnić i jak idąc właśnie tą drogą osiągnąć coś lepszego tutaj na ziemi, ale przede wszystkim w jaki sposób pozwolić, żeby Bóg przygotował nas na to spotkanie razem z Nim. Mówiliśmy również o pewnych kontrowersjach dotyczących postaci Pana Jezusa, to było wczoraj, a dzisiaj jeden z moich ulubionych tematów, bo chciałbym powiedzieć o łasce. Jak przebaczyć sobie i innym? I jest to oczywiście związane z łaską. Drodzy Państwo, czym właściwie jest łaska? Jeśli sięgamy do Pisma Świętego, okazuje się, że w Nowym Testamencie słowo łaska występuje 156 razy. Nie bez kozery. Jest to bardzo istotne, skoro 156 razy w Nowym Testamencie to słowo się pojawia. Z jakiegoś powodu Pan Bóg daje nam pewne przesłanie związane właśnie z łaską. Dlaczego ta łaska jest taka ważna? Powiedziałem na początku dzień dobry Państwu i w zasadzie na początku to jedyne dobre słowo, jakie mówię, dlatego że teraz wyświetlę tekst, który może nas troszkę zasmucić, ale nie martwmy się. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale możemy przeczytać następujące słowa. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jest wielu ludzi, którzy bardzo często konfrontując się ze słowem łaska mówią, ale czy ze mną jest tak źle? Jestem dobrym człowiekiem, nie grzeszę, nie przeklinam, nie zabiłem człowieka, a jednak według listu do Rzymian możemy przeczytać, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. My bardzo często spłycamy pewne rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu. Pan Jezus nauczając powiedział, że ty zabijasz, jeśli mówisz złe słowa względem swojego bliźniego. Zabijasz, gdy mówisz głupiec. Więc łaska oczyszcza nas z tych braków, z tych słabości, z tego, co oddziela nas od naszego Boga. Dlatego wielu ludzi mówiąc, że nie grzeszą, nie mają z tym problemu, pytanie, czy tak naprawdę wiedzą, o czym mówią, czy nie oszukują samych siebie, słowo łaska staje się coraz mniej używane. Mówimy, dam sobie radę, bez łaski. Tak czasami bywa, prawda? Mało tego, spłycamy niemoralność. Mówimy, że to nie jest problem. Grzech zawsze jest pociągający, atrakcyjny, musimy o tym pamiętać. Lecz w rzeczywistości jest to największa porażka i klęska. Przychodzą konsekwencje. Bywa tak, że ten grzech jest jak łańcuch, który rodzi za sobą kolejne powody do tego, żeby kłamać, zmieniać rzeczywistość i czynić pewne rzeczy. Ja podam kilka przykładów biblijnych, które wskazują właśnie, jak działa grzech. Jeden krok za drugim brniemy coraz dalej, aż w końcu potrafimy zderzyć się ze ścianą i nie wiemy tak naprawdę, co dalej powinniśmy zrobić. Pamiętajmy, że grzech zniewala, uzależnia, zabiera wolność, oślepia i w końcu zabija. Jesteśmy świadkami skutków grzechu. Jeśli ktoś zabija swoje ciało, chociażby niszcząc je poprzez alkohol, papierosy,
Znam taki dowcip i wiem, ktoś kiedyś stwierdził, że mnie się nie śpieszy, paląc papierosy, ileś tam palimy przez pewien okres czasu, no i ta choroba może się pojawić niekoniecznie. Niemniej grzech zabija, grzech jest czymś złym, grzech oddziela nas od Boga. Możemy znaleźć kolejny fragment, bardzo ciekawy, w liście do Rzymian, gdzie sam apostoł Paweł woła do Pana Boga i mówi, że jest bezsilny wobec grzechu. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Drodzy Państwo, i to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość nie dlatego, że apostoł Paweł ponosił porażki, ale że też widział te problemy, że miał podobne kłopoty, że nie potrafił sobie z tym poradzić. I jeśli my uświadomimy sobie, że jesteśmy w nie najlepszej kondycji, że się źle czujemy, że jesteśmy chorzy, to co powinniśmy zrobić? Pójść do lekarza. Pójść do lekarza, szukać ratunku, szukać rozwiązania. I tak właśnie postępował apostoł Paweł. On szukał rozwiązania w swoim życiu. Odpowiedzią jest łaska. Gdy ktoś kłamie, zostaje na tym przyłapany, dzisiaj bardzo się to spłyca. Bardzo często mówimy, pomyliłem się, żartowałem, pożyczyłem na jakiś czas. Łaska określa, co jest złe, a co jest dobre. Prawo Boże określa, co jest pewną wartością dobrą, a co jest grzechem, odstępstwem od pewnych dobrych zasad. Na przykład słowo cudzołóstwo prawie dzisiaj nie istnieje. Zastąpiliśmy je przygodą miłosną. Czy to nie jest grzech? Grzech zaczyna się w umyśle, pochłania nas coraz bardziej i wciąga w te ciemne uliczki, z których później trudno wyjść na prostą. Drodzy Państwo, ja dzisiaj jechałem, kierując się GPS-em od Kastoramy, próbowałem wyjechać tutaj na Torondo, wjechałem na Starówkę, tak mnie właśnie GPS pokierował, nie znałem tych uliczek i w pewnym momencie wjeżdżam, a z drugiej strony wjeżdża inne auto, wycofałem się, pan odkręcił szybę i tak mi pokazuje znak, którego nie zauważyłem, droga jednokierunkowa, a ja mówię, wie pan co, próbuję stąd wyjechać i nie wiem jak. I ten pan mówi taką rzecz, niech pan jedzie za mną. I to było najlepsze rozwiązanie. To było najlepsze rozwiązanie. Dokładnie doprowadził mnie do miejsca, gdzie chciałem trafić i w ten sposób mogłem znaleźć właściwą drogę. Łaska. Bóg odpowiedział na problem grzechu. Czym zatem jest łaska? Drodzy Państwo, kojarzycie to zdjęcie? Rok 1960. Jurand ze Spychowa. Jurand ze Spychowa oddaje się w ręce krzyżaków, aby ratować swoją córkę. Co mu zrobiono? Pozbawiono wzroku, obcięto język, skrzywdzono, poniżono. No i w takim momencie, gdy ten człowiek jest gotowy poświęcić życie, aby ratować swoją córkę, nie dość, że tej córki nie odnalazł, to jeszcze został zgnębiony i okaleczony. Wraca do domu. Mija jakiś czas. Jurand ze Spychowa rozmyśla, w jaki sposób dokonać zemsty. Każdy dzień to rozmyślanie, co będzie robił z tym człowiekiem, którego pojmie i odda pięknym za nadobne. I przychodzi ta chwila. Przychodzi ta chwila, kiedy Siegfried de Lof wpada w jego ręce. Co się dzieje? Pamiętamy? Puszcza go wolno. Uwolnił go. Tyle czasu planował zemstę. Rozmyślał, jak tego dokonać. Siegfried miał bardzo złe zdanie o Jurandzie ze Spychowa. Myślał, że to poganin, myślał, że to zbrodniarz. A ten postąpił lepiej, bardziej miłosiernie niż ten święty człowiek. Co się staje? Siegfried odbiera sobie życie. Nie może żyć z takim poczuciem winy, jak on, człowiek, który jest tak blisko Boga, mógł tak postąpić, a ten zbrodniarz, ten człowiek, który uchodził za poganina, daruje mu życie, okazuje łaskę. Czy to jest łaska? Czy na tym polega łaska? I tak, i nie. Łaska obdarowuje czymś niezasłużonym. Czym zatem jest łaska? Drodzy Państwo, według słownika Webstera, niezasłużona Boża życzliwość,
John Stott stwierdził, że łaska jest miłością, która troszczy się, pochyla i ratuje. A Paul Zal stwierdził, że łaska to bezwarunkowa miłość skierowana do osoby, który na nią nie zasługuje. Jerry Bridges stwierdził, że łaska to jest Bóg, który schyla się w dół do ludzi, którzy są zbuntowani przeciwko Niemu. Która definicja jest prawdziwa? Wszystkie. Wszystkie. To jest coś, na co nie zasłużyliśmy. To jest dar od Pana Boga, który Bóg przypisuje człowiekowi. Tak jak chociażby ta scena pokazana w filmie Krzyżacy. No i mamy inne fragmenty w Słowie Bożym, które dają nadzieję. List do Tytusa, 2 rozdział. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Drodzy Państwo, po co się objawiła łaska Boża? Aby uzdrowić nas, aby pomóc nam żyć inaczej, lepiej, bez grzechu, poza grzechem. A jeśli zgrzeszymy, to mamy łaskę, z której możemy skorzystać dobrowolnie, bo Bóg jest pełen miłości. Nie ma grzechu, który Bóg nie jest w stanie wybaczyć, odpuścić. Łaska działa w ten sposób. Idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. To jest działanie łaski. Drodzy Państwo, inny przykład. W pewnej rodzinie urodziły się bliźniaki. Matka jedynie mogła ich rozróżnić. Starszy o kilka minut chłopiec otrzymał imię Tom, a młodszy Stefan. Po kilku latach zmarła matka i wychowaniem zajął się ich ojciec. Miał dużo zajęć, obowiązków, ale robił wszystko, aby wpajać w nich szacunek i miłość do ludzi i do Boga. To był człowiek bardzo pobożny, wierzący. Niestety było tak, że Tom był chłopcem, który nie stwarzał ojcu żadnych problemów. Był grzeczny, chciał się uczyć, ambitny, miał pewne plany na przyszłość. I tak do życia podchodził. Gdy zmarła ich matka, Stefan dorastał jako osoba zbuntowana na cały świat, a przeciwko Bogu szczególnie występował z różnymi opiniami, które także publikował. Był na Boga bardzo zły. Dlaczego zabrał mu matkę? Będąc nastolatkiem, zaczął uciekać z domu coraz częściej i częściej i częściej. I mimo zabiegów ojca nie przynosiło to dobrych skutków. W końcu uciekł i przystał do gangu, gdzie zaczął się proceder przestępczy. W tym czasie Tom prowadził bardzo dobre życie. Stefan również wchodził po tych szczeblach drabiny, ale będąc coraz skuteczniejszym przestępcą. Tom stawał się też bardzo znaną, szanowaną osobą. Pewnego dnia w czasie porachunków między gangami Stefan zabija człowieka. Ugodził go nożem, a krew rozlała mu się na ubranie. Pomyślał sobie, to jest dowód rzeczowy. Nóż, koszula, moje ubranie. Co robić? Chwycił nóż i zaczął uciekać. Gdy tak bezmyślnie biegł przed siebie, w pewnym momencie stwierdził, że jest na swojej ulicy rodzinnej, tu gdzie się wychowywał. Poznał dom, wbiegł do domu i krzyknął do brata, ratuj mnie. Tom krzyknął, zdejmuj ubranie, dam ci świeże. Więc jak zdjął ubranie, dostał świeże, przebrał się i nie zastanawiając się nad tym, co się robi, nagle obrócił się, ponieważ słyszał już syreny policyjne i zobaczył, że jego brat Tom przebiera się w jego ubranie. Policja momentalnie wyważyła drzwi i skuli Toma. Gdy go zabrali, Stefan pomyślał przez chwilę, ale mój brat jest frajerem. Nawet tutaj postąpił w taki sposób miłosierny. Przecież Boga nie ma. Śledził informacje na temat procesu i przebiegu śledztwa. Jego brata skazano na śmierć. W pewnym momencie w Stefanie zaczęły rodzić się jakieś odruchy miłosierdzia. Pomyślał, przecież to tak naprawdę ja zabiłem tego człowieka, a nie mój brat. Dlaczego on ma ponieść taką karę? To ja zawiniłem, mój brat jest uczciwym człowiekiem, ja jestem draniem. On nie może za to płacić. Cieszył się z wolności, ale pomyślał, tak nie może być. Moje życie będzie koszmarem. Gdy dowiedział się, że
Brat został skazany na karę śmierci, poszedł do sędziego i chciał się przyznać do winy. A sędzia powiedział, wczoraj wykonano wyrok. Przekazano mu jedynie kilka drobiazgów, które zostały po bracie. W drodze powrotnej wziął do ręki Biblię swojego brata i przewracając kartki, znalazł w niej małą karteczkę ze słowami umarłem, żebyś żył. Ty już nie żyjesz. Żyj moim życiem. Słowa te zapadły głęboko w jego serce. Zrozumiał przesłanie. Kiedy powrócił do domu, postanowił zmienić swoje życie. Koledzy z gangu jednak wiedzieli, że to on. Próbowali go znowu wciągnąć w różne przestępcze interesy, ale on odpowiadał krótko: ja umarłem w moim bracie, a obecne życie jest życiem mojego brata. Nie mogę powrócić do poprzedniego, ponieważ ktoś za mnie oddał życie, płacąc najwyższą cenę. Drodzy Państwo, porównajmy te dwie historie. Czy to jest łaska? Na pewno. Ale czy to jest łaska, jakiej Bóg nam udziela? W pierwszym przypadku, gdy widzieliśmy te obrazy z filmu Krzyżacy, przebaczenie i uwolnienie miało miejsce, prawda? Poczucie winy było? Było. Szukanie pomocy? Nie było szukania pomocy. Zygfryd wziął sprawy w swoje ręce. Zastępcza śmierć? Nie. Naprawa istniejącego życia? Również nie. W historii o bliźniakach przebaczenie i uwolnienie? Nie do końca. Nie do końca. Ten człowiek żył życiem swojego brata. On nie żył swoim życiem. Nie na tym polega łaska. Poczucie winy tak, szukanie pomocy tak, zastępcza śmierć tak. Naprawa istniejącego życia też miała miejsce. I drodzy Państwo, prawdziwa historia, która porusza do głębi, gdy otwieramy Ewangelię według świętego Jana, 8 rozdział. Jezus naucza w świątyni, gdy grupa faryzeuszy i uczonych w piśmie przyprowadza kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Zgodnie z prawem obnażano ją do połowy, więc ta kobieta nie dość, że stała jako grzesznica, była jeszcze poniżana w ten sposób. Jezus patrzy na nich i oni, pokazując palcem na tę kobietę, mówią: Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Ty zaś co mówisz? Grzech cudzołóstwa, jak wiemy, to jest grzech, który jest winą dwojga ludzi. Ale przed Jezusem stoi tylko kobieta. Więc Jezus pisze palcem na piachu. Pisze grzechy tych ludzi. Pisze grzechy tych ludzi. I w końcu mówi: niech ten, kto jest bez grzechu, rzuci pierwszy kamieniem. Ludzie odchodzą. Zostaje ta kobieta i Jezus. Jak dobrze sprawdzają się te słowa: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jezus zapytał: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona zgrzeszyła. Przyłapano ją na cudzołóstwie. Ale gdy Jezus postawił te pytania, ona odpowiada: nikt, Panie. A była przekonana, że chwilę wcześniej spadnie na nią grad kamieni. Zamiast tego usłyszała: ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Drodzy Państwo, to jest łaska. To jest prawdziwa łaska. Przebaczenie i uwolnienie jak najbardziej miało miejsce. Poczucie winy, tak, ta kobieta czuła się winną. Zastępcza śmierć Jezusa jeszcze nie nastała, ale nastać miała. Naprawa życia, tak. Idź i nie grzesz więcej, bo łaska się objawiła. Ona jest zbawienna dla wszystkich ludzi, ale naucza nas, żebyśmy święcie żyli, żebyśmy żyli z Bogiem, żebyśmy prowadzili dobre życie, dokonywali dobrych wyborów. Pamiętacie być może Państwo z pierwszego wykładu, ja do tego będę wracał, że w życiu każdego człowieka jest to drzewo poznania dobra i zła, przy którym kiedyś stanęli Adam i Ewa. I my decydujemy, czy zerwiemy ten owoc, czy też nie. Czy zgrzeszymy, czy też nie. Czy pójdziemy tą złą drogą, czy też nie. Sumienie woła, coś się w głowie odzywa, ale my podejmujemy decyzję, bo mamy tak naprawdę wolną wolę.
Cóż to za łaska, która się objawiła? Oczywiście Jezus Chrystus. Niektórzy mówią, że Jezus to łaska. Łaska to Jezus. Łaska w Nim. Według Księgi Izajasza Jezus uczynił dla nas tak wiele. Możemy przeczytać w 53 rozdziale, jest to Ewangelia, że On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Czy jesteśmy tego świadomi? On nas zastąpił. To jest, drodzy Państwo, prawdziwa łaska. Czyli łaska jest otrzymaniem tego, na co nie zasłużyliśmy i nie otrzymanie tego, na co zasłużyliśmy. Czyli nie otrzymujemy kary za grzechy, Jezus to przyjął na siebie, ale otrzymujemy wolność. Decydujemy o swoim życiu i możemy w Bogu zwyciężyć. W Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale możemy przeczytać: jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest prawdziwa wolność. To jest korzystanie z dobrodziejstwa łaski. W ten sposób Bóg nas może uwolnić i tylko On w Jezusie. Tak to, drodzy Państwo, działa. Inny fragment z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 5 werset. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jedynie w Bogu mamy siłę i moc. On nas prawdziwie może uwolnić. Ale powstaje pytanie, jak działa łaska? W jaki sposób łaska działa w życiu chrześcijanina, człowieka, który chce pójść za Bogiem? Drodzy Państwo, chciałbym tutaj przeczytać pewien psalm. Najpiękniejszy psalm, jaki kiedykolwiek powstał. Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Piękne, prawda? Piękny psalm. Można wielokrotnie czytać i te słowa nigdy się nie znudzą. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że dostajecie pewne zadanie. Jest egzamin maturalny i macie na podstawie psalmu 23 scharakteryzować autora. Nie wiem, jakbym miał napisać takie wypracowanie na podstawie psalmu 23, ponieważ tam prawie nic nie ma o Dawidzie, a jest wszystko Panu Bogu. On mówi, jaki Bóg jest, jak Bóg kocha, jak Bóg miłuje, jak Bóg prowadzi, ale nic nie mówi na swój temat. Dawid nic tam o sobie nie mówi. To, co bym napisał, to na pewno bym napisał, że to przyjaciel Boga. Człowiek niezwykle pobożny, człowiek poświęcony, człowiek korzystający z łaski Bożej. Gdy kolejny raz sięgnąłem kilka miesięcy temu do psalmu 23, zatrzymałem się po pierwszym wierszu i pomyślałem, coś tutaj jest nie tak. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pomyślałem sobie, przecież Dawid w czasie, kiedy żył, na pewno miał jakieś potrzeby. Dlaczego powiedział, niczego mi nie braknie? Można odczuć, że ten człowiek nie miał żadnych potrzeb, a tak nie było. Przypomnijmy, był prześladowany przez króla Saula. Prowadził ciągłe wojny. Można stwierdzić, że w pewnym momencie musiał się zmierzyć ze swoim synem i to wcale nie było lekkie doświadczenie. Stracił 4 dzieci, miał codzienne potrzeby. Dlaczego napisał, niczego mi nie braknie? Miał wiele potrzeb. Takie słowa mógł napisać jedynie szaleniec albo prawdziwy mąż Boży. Człowiek kochający Boga, rozumiejący, na czym polega łaska, dobrodziejstwo tej łaski. A więc Dawid był szaleńcem, a może człowiekiem pełnym wiary, mężem Bożym, który właśnie w takich słowach wyraża, że niczego mi nie braknie, bo Pan jest pasterzem moim. Mam w Nim przyjaciela, On darzy mnie łaską i niczego w życiu nie potrzebuję. Jednak Dawid też popełniał błędy. To był niezły gagatek. Batrzeba była żoną Uriasza, Chetyjczyka, a gdy zobaczył ją kąpiącą się,
zapragnął tej kobiety. Posiadł ją, a ona poczęła. Uriasz był wtedy na wojnie. Dziecko nie przeżyło. Dawid na tym nie poprzestał. Wysłał list do dowódców, aby wysłać Uriasza w pierwszym uderzeniu, w miejsce, gdzie na pewno zginie. I tak się stało. Batrzeba stała się wtedy jego żoną. Nie trwało to długo. Bóg nie zrezygnował z Dawida. I drodzy Państwo, to jest kolejny aspekt łaski. Bóg będzie się o nas upominał, Bóg będzie o nas walczył. Na tym polega łaska. Bóg walczył o Dawida, upomniał Dawida poprzez proroka Natana. Ratował go. No i mamy znowu działanie łaski, przebaczenie i uwolnienie. Tak, Bóg przebaczył i uwolnił Dawida od tego ciężaru. Czy Dawid miał poczucie winy? Tak. Gdy prorok Natan opowiedział mu, w jaki sposób to wszystko wygląda z perspektywy Bożej. Dawid szukał pomocy u Boga, a Jezus za niego również oddał życie i powstaje między innymi Psalm 51. Drodzy Państwo, pozwolę sobie i również fragmenty tego psalmu przeczytać. Jest to dla mnie drugi, równie piękny psalm Dawida, ale gdy przeczytałem historię podczas mojej przygody z Pismem Świętym, gdy poznawałem te prawdy, gdy poznawałem te wszystkie doświadczenia z życia Dawida, przeczytałem psalm 23, a potem psalm 51, a już wiedziałem, co się stało z Batrzebą i Uriaszem, pomyślałem, nie, Dawid to bezczelny człowiek, jak on tak mógł mówić? Taki grzech popełnić, ale on znał swojego Boga i on wiedział, jakie słowa powiedzieć. Co należy powiedzieć? Czytamy w tym psalmie, a zachęcam do lektury, może wieczorem, całego psalmu. Ja, tak jak wspomniałem, przeczytam jedynie wybrane wiersze. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Drodzy Państwo, tak działa łaska. Dlatego Dawid, rozumiejąc, jak Bóg postępuje, wiedząc, że Bóg jest miłością, stwierdził w Psalmie 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Chociaż brakowało mu wielu rzeczy, takich przyziemnych, ale on był blisko Boga i wiedział, że to jest wystarczające, aby cieszyć się życiem i patrzeć w przyszłość z nadzieją. Co mamy w tej modlitwie w 51 psalmie? Przebaczenie i uwolnienie, tak, zupełne oczyszczenie z grzechu. Dawid o to się modli, oczyść mnie z mojego grzechu. I drodzy Państwo, tu jest pewna myśl w tym psalmie, z mego grzechu. On nie modli się o to, żeby Bóg odpuścił grzechy wszystkim ludziom na świecie, chociaż mógłby się też pomodlić i pewnie się tak modlił, ale modlił się o to, żeby Bóg oczyścił jego serce, aby naprawił jego życie, aby pomógł mu znowu być czystym człowiekiem i tak iść dalej każdego dnia z Bogiem. Poczucie winy, serce czyste stwórz we mnie, serce czyste. I drodzy Państwo, Bóg nie rozpamiętuje. To nie jest przebaczenie na takiej zasadzie. Wiesz, ja Ci przebaczam, ale ja pamiętam. 17 stycznia 1997 roku o godzinie 18:05 Ty powiedziałaś takie słowa. Bóg taki nie jest. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I Bóg nie przypomina tego. Dawid szukał pomocy u Boga. Nie odrzucaj mnie i nie odbieraj swojego Ducha Świętego. On nie wyobraża sobie życia poza Bogiem. Bez Boga, chociaż zgrzeszył wcześniej i myślał, że wszystko jest w porządku. Człowiek, mąż Boży, który napisał Psalm 23, także błądził. Przywróć mi radość z wybawienia Twego
naprawa życia. Przestępców będę nauczał drogi Twojej. Przestępców będę nauczał drogi Twojej. Na tym polega łaska. Dlatego niekoniecznie te wcześniejsze podane przykłady pasują do tego przykładu, który tutaj mamy, miał miejsce w życiu Dawida, czy chociażby w życiu tej cudzołożnej kobiety. Nie do końca możemy je przyrównać do tej łaski Bożej, do tego Bożego działania. Bóg jak odpuszcza, to nie wspomina. Bóg jak wywołuje poczucie winy, to od razu wskazuje drogę do ratunku. On nie mówi, tam masz szubienicę, odbierz sobie życie, bo zasłużyłeś. Bóg mówi, ja za ciebie umarłem, ja za ciebie oddałem życie. Nie musisz tego czynić. Złóż na mnie ten grzech. Żyj pełnią życia. Ciesz się życiem i miej nadzieję na przyszłość, na to nowe życie, bo jestem drogą, prawdą i życiem. W Nowym Testamencie mamy inne przykłady, chociażby w życiu apostoła Pawła, gdy prosi Boga o uzdrowienie. Miał problem ze wzrokiem i Bóg mu powiedział, ten fragment Pisma Świętego jest zapisany w drugim liście do Koryntian, jest to rozdział 12 i werset 9. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Paweł musiał się tego nauczyć, Dawid już to wiedział, dlatego napisał Psalm 23, zaczynający się słowami: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I Paweł później tak napisał, może nie dosłownie, ale dodając czy komentując to doświadczenie w swoim życiu, gdy pisze o tym, że Bóg mu odpowiedział: dosyć, gdy masz łaskę moją, dodał, to będę poprzestawał na małym. Będę się cieszył z tych utrapień, z doświadczeń, bo wiem, że wtedy Bóg jest blisko mnie. Bóg jest miłością i takiego chcę mieć w Nim przyjaciela. Drodzy Państwo, jak otrzymać łaskę? Paweł naucza, że łaska jest osiągalna przez wiarę. Za darmo. Absolutnie za darmo. Bóg nic nie oczekuje, to nie jest żadna umowa. Nie możemy czuć się zagrożeni, że jesteśmy na coś naciągani. Nic nie jest napisane małym, drobnym drukiem, wszystko jest transparentne. Dla każdego takie same warunki. Bóg mówi, ja Cię kocham i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie tam w Królestwie Bożym. Skorzystaj z tej łaski, skorzystaj z tego daru. I możemy przeczytać w liście do Rzymian w 5 rozdziale 2 pierwsze wersety. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Bo łaska to Jezus. Przez wiarę do Niego przychodzimy. I drugi wywołany fragment Pisma Świętego, list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Boży to dar dla każdego człowieka, nie z uczynków, ale na tym polega łaska, że przez wiarę przychodzimy do Pana Boga. Nie ma przed Bogiem różnicy, jeśli chodzi o pozycję społeczną, o narodowość, o wiek. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy równi. Gdy myślę o tym przebaczeniu, o tej łasce, o docenieniu tego, co Bóg dla nas zrobił, to przypomina mi się historia, którą mogłem kiedyś przeczytać w wiosce Shipshuana. To jest wioska w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amisze żyją w tej swojej społeczności. Amisze biorą początek od anabaptystów, którzy musieli uciekać, a byli prześladowani. I tam była wyrysowana i opisana pewna historia anabaptysty, który uciekał przez jezioro, przed prześladowcami, przez zamarznięte jezioro. I w pewnym momencie, gdy tak uciekał, za jego prześladowcą, który był dość blisko, załamał się lód i zaczął tonąć. Ten człowiek mógł swobodnie uciec, ratować życie, ale gdy zobaczył, że tamten schodzi pod wodę, zatrzymał się, cofnął, podał dłoń, wyciągnął go z tego lodu, a ten prześladowca odprowadził go na śmierć. Tak postępujemy jako ludzie. Bóg robi zupełnie inaczej, jest bezinteresowny w swoim działaniu. Bóg kocha każdego człowieka. Drodzy Państwo, jeszcze jedno pytanie ważne. Czy łaska jest warunkowa? Oczywiście, że tak. Bóg każdego kocha ponad miarę. Każdemu jest gotowy przychylić nieba, ale niestety nie wszyscy ludzie będą zbawieni.
Taka jest prawda. Dlatego, że nie wszyscy skorzystają z tego daru łaski. Pan Jezus powiedział kiedyś do apostołów, a mamy zapisaną taką myśl w Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdział, werset 14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Jesteście moimi przyjaciółmi. A z kolei w pierwszym liście świętego Jana, w 5 rozdziale i wierszu 12, możemy również przeczytać podobny fragment. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. A więc tak jak wczoraj mówiłem, jest wiele dróg na świecie do Pana Jezusa. Każdy podąża inną, ale od Jezusa do Boga jest tylko jedna. Przez wiarę przychodzimy do Pana Boga. Co zrobimy z tą łaską? Co zrobimy z tą wiedzą? Możemy chodzić przez życie tacy przygnieceni doświadczeniami, grzechami, trudami. Bóg chce nas od tego wszystkiego uwolnić. Drodzy Państwo, być może słyszeliście o takiej roślinie, która nazywa się pisonia. Jest określana jako najokrutniejsza roślina na świecie. Drzewa te rosną na wyspach u wybrzeży Afryki. Rozsiewają długie nasiona, które przyklejają się do ptasich piór. Dzięki temu ptaki roznoszą nasiona pisoni na inne wyspy. Tak się dzieje w przypadku szczególnie młodych rybołówek. To jest czas, kiedy uczą się latać. Biada takiemu ptakowi, jeśli wypadnie z gniazda, bowiem pod drzewami znajduje się sporo nasion pisoni. Przyklejają się one do całego ciała, a z takim obciążeniem ptaki nie mogą oderwać się od ziemi. Tych ziaren jest coraz więcej i coraz więcej, a ptaki słabną. Większość z nich umiera z głodu lub jest pożarte przez jakiegoś drapieżnika. Dlatego niektórzy ludzie nazywają pisonię pułapką na ptaki. Tak wygląda życie bez łaski, kiedy ten grzech przykleja się do naszych skrzydeł i nie możemy poderwać się do góry. Bóg chce oczyścić nasze skrzydła z tych niedoskonałości, z tych słabości. Łaska jest czymś, co obejmuje każdego człowieka i Bóg chętnie jej udziela każdemu człowiekowi. Przebaczy i uwolni, zdejmie poczucie winy, znajdziesz pomoc w Nim. On za nas umarł, On naprawi nasze życie, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. Drodzy Państwo, jak wspomniałem, łaska, której Bóg udziela, łaska, której Bóg chętnie każdego dnia udzieli, w przyszłości, ludziom, którzy będą Go szukać, ona staje się naszym udziałem poprzez wiarę. I dlatego jutro, kontynuując troszkę ten temat, chciałbym powiedzieć więcej, czym jest wiara. Jaką wartość stanowi, bo to jest swego rodzaju odpowiedź na te Boże wezwanie, na tą Bożą łaskę. Jak wierzyć w Pana Boga? To podczas jutrzejszego wykładu, podczas jutrzejszego spotkania. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.